jest zawiadomienie w sprawie 6 księży Komisja do spraw pedofilii, zawiadomienie do prokuratury w sprawie 6 księży. Zawiadomienie w sprawie 6 duchownych, którzy mieli nie poinformować organów ścigania o wykorzystywaniu dzieci przez podległe im osoby skierowała do prokuratury Państwowa Komisja do spraw pedofilii, wynika z informacji przekazanych przez tę komisję. W ramach prowadzonych działań Państwowa Komisja do spraw pedofilii wysłała do prokuratury generalnej m.in. 2 zawiadomienia dotyczące 6 osób duchownych. Komisja wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie niezawiadomienia przez duchownych organów ścigania, mimo posiadanej przez nich wiedzy o krzywdzeniu małoletnich przez osoby im podległe, poinformowała komisja w przekazanej informacji. Jak zaznaczono, komisja po zapoznaniu się z posiadanymi materiałami stwierdziła, że duchowni wskazani w zawiadomieniu posiadali wystarczającą wiedzę o wykorzystaniu seksualnym dzieci w latach wcześniejszych. Urząd podkreślił, że nie ma przeszkód formalnych, by osoby te mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Jak poinformował z kolei onet.pl, zawiadomienie dotyczy m.in. hierarchów kościelnych, Tadeusza Rakoczego, Stanisława Dziwisza, Romana Pindla i Piotra Gregera. Komisja podkreśliła przy tym, że stoi na straży interesu społecznego, dbając o sprawiedliwość dla poszkodowanych przestępstwem pedofilii. Urząd wysłał już 84 zawiadomienia do prokuratury, w tym 34 w związku z niezawiadamianiem o przestępstwach.